Jak zwykle to y, przedstawienie to jest najgorszy element tego programu, ale niestety muszę je robić i czuję się zawsze bardzo dziwnie, jak mówię do tej kamery, no ale y, będę to kontynuować. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności o której godzinie y, słuchacie tego odcinka. Dzisiaj nie powiem Wam, że jest inaczej niż zwykle, bo dzisiaj wcale nie jest tak do końca inaczej niż zwykle, bo będziemy trochę rozmawiać właśnie i o seksie, i o miłości. I moim gościem, dziś jak ostatnio, też często jest kobieta, czy raz polubiłam się jednak w tych, z tymi rozmowami z kobietami. I moją, moim gościem, moją gościnią w zasadzie jest Amira Ibrahim. Dzień, Dzień dobry. dobry. Psycholożka, seksuolożka i terapeutka. Tak. Ty, Dokładnie. Niczego nie pominęłam. Nie. Um, I będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak kobiety myślą o przyjemności szer szerzej i też wężej, o wężej wężej, o przyjemności seksualnej mm. i o seksie. I pewnie zahaczymy też o temat kobiecego orgazmu, jak zakładam. No myślę, że chyba warto byłoby w, tej, w tym kontekście zahaczyć o ten temat orgazmu. Oczywiście. Jak zaczynamy w ogóle od tematu przyjemności, mhm. miałam zaczynać w ogóle od czegoś innego, ale tak jak sobie jeszcze myślałam o tym przed nagraniem, dlaczego w ogóle ta przyjemność jest ważna? Bo w tym... Ale to może teraz myślę jak kobieta, właśnie, mhm. bo w tym takim ym, codziennym sposobie, czy myślenia, czy rozmowy, nawet ta przyjemność kojarzy się z jakimś takim dodatkiem mm -hmm. Z taką wisienką na torcie, z takim czymś, co jest, ale jak nie będzie, to też będzie OK? Mm -hmm. Czy to jest moje myślenie jako kobiety? Myślę, że <noise> to jest myślenie wielu osób, nie tylko kobiet w gruncie rzeczy, ale rzeczywiście kobiety tą przyjemność odkładają gdzieś sobie na później. Zakładają, że właściwie no to mają wypełnić jakieś swoje role, obowiązki, no i jak będzie czas na nie same, to wtedy się być może, podpuszczam, być może zajmą tą przyjemnością, bo to też nie jest takie oczywiste, że w tym wolnym czasie, Będą potrafiły się zająć jakoś sobą i tą przyjemnością. Z tego względu, że bardzo często potrafią sobie też wypełnić tą wolną przestrzeń kolejnymi różnymi obowiązkami, czy jakimiś nakładanymi na siebie oczekiwaniami, nakładanymi na siebie, ale też te oczekiwania, które nakładają na siebie, są wynikiem tego, co w ciągu życia słyszą na swój temat. I dlaczego ta przyjemność w ogóle jest ważna w takim razie? Dlaczego ona powinna istnieć w życiu? Czy myślę, że przyjemność w życiu człowieka jest w ogóle ważna, dlatego że przede wszystkim ona nas uskrzydla. Ona nam daje taką pozytywną energię, siłę do działania. Przyjemność jest ważna, dlatego że wtedy zwracamy uwagę na siebie, stawiamy siebie w centrum zainteresowania i zaczynamy robić coś dobrego. Zaczynamy być może z większą troską, czułością myśleć o siebie, o swoim ciele o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze, czyli my, no bo to my ze sobą spędzamy w końcu całe życie, więc dobrze byłoby zadbać o sferę własnej przyjemności i takiego, um, jakiegoś zdrowia też psychicznego, bo tak naprawdę wyobraźmy sobie życie, w którym nie ma przyjemności. No myślę, że to jest jakaś taka masakryczna, straszna wizja, w, którym, w życiu, w którym tylko tak naprawdę jesteśmy gnani różnymi um, obowiązkami albo też jakimś stresem i napięciem. Przyjemność nam pomaga też rozbudować stres i napięcie, którego dostarcza nam sporo właśnie nasze życie. Więc przyjemność jest myślę też takim taką strefą w której możemy odbudować jakieś swoje zasoby. Jest nam dobrze, jest nam fajnie, więc wtedy zaczynamy budować właśnie coś w sobie wewnętrznie. Bez tej przyjemności trudno byłoby funkcjonować na dłuższą metę. No, myślę, że to może prowadzić do jakiegoś takiego wypalenia emocjonalnego, życiowego. No, życie bez przyjemności byłoby, myślę, trudne bardzo. Ja też sobie pomyślałam o takim momencie, po prostu jak jesteśmy. Tacy zadowoleni z życia i mamy dużo tych endorfin w sobie, mhm. i nie wiem, coś przyjemnego, już niekoniecznie związanego z tą sferą cielesną, ale coś takiego nam się przydarzyło, mhm. bardzo przyjemnego. I tak wróciłam pamięcią do takich chwili, jak my jesteśmy inni w takich momentach. Mhm. Jak my wtedy dbamy też o. Wszystkich naokoło. I jak inaczej podchodzimy, jak jesteśmy dużo bardziej otwarci, dużo bardziej kontaktowi, mhm. że to chyba też w ogóle zmienia człowieka trochę. Zmienia człowieka, zmienia jego postrzeganie też rzeczywistości, otoczenia. W momencie, kiedy jest nam fajnie, dobrze, no to wtedy y, inaczej właśnie widzimy. Jesteśmy, tak jak powiedziałaś, bardziej kontaktowi, y, jesteśmy bardziej... Otwarci na nowe, na doświadczanie, na eksplorowanie, na próbowanie no i przede wszystkim na działanie, więc y, rzeczywiście czasem nawet widać, że ludzie y, tę przyjemność mają jakoś tak zewnętrznie y, y, widoczną i, i tak naprawdę mówimy że czasem, że ktoś promienieje, prawda? Kiedy jest mu dobrze, mm -hmm. kiedy jest mu fajnie. No i to przekłada się też na to, jak my sami jesteśmy odbierani. W momencie, kiedy odkładamy tę przyjemność na później, bądź w ogóle z, tej, y, z tego obszaru swojego życia nie korzystamy, no to często też myślimy osoby sobie w negatywny sposób, no bo tutaj też chodzi o to, żeby umieć przyzwalać sobie na tą przyjemność, żeby umieć ją dopuszczać do siebie, żeby celebrować te dobre momenty, żeby celebrować swoje sukcesy, żeby w ogóle celebrować to, co jest w nas takiego, co lubimy, co nam się podoba. Więc ta przyjemność to jest coś, co jest szerzej osadzone w ogóle w tym, jak my siebie widzimy i czy. W ogóle uważamy, że nam ta przyjemność się należy, bo mhm, się nam należy. Czy zasługujemy? Tak, czy zasługujemy, bo to jest to popularne, czy zasługuje, czy zasługuje na to, żeby coś dla siebie zrobić, czy zasługuje na to, żeby nie wiem, jakoś zorganizować sobie wolny czas, czy w ogóle mogę sobie pozwolić na to, no bo przecież funkcjonuję w tylu rolach społecznych, życiowych, więc czy ja właściwie mam prawo do przyjemności? I czy przyjemność, czy postrzeganie przyjemności przez kobiety? jest faktycznie tak inna od tego, jak postrzegają ją mężczyźni? Ja myślę, że jeżeli mówimy o tej sferze seksualnej, no to faktycznie mężczyźni mają jakoś więcej zgody i otwartości w sobie na przyjmowanie tej przyjemności cielesnej i seksualnej. Jeżeli chodzi o takie przyjmowanie przyjemności w życiu, to, to już są takie kwestie charakterologiczno-osobowościowe, które nam na to pozwalają. Ale ta sfera seksualna, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, Kobiety i mężczyźni, dziewczynki i chłopcy są inaczej wychowywani, inne komunikaty do nich docierają. E, I potem to wpływa na to, na ile oni w tej e, seksualności rzeczywiście czują się otwarci, czują się swobodnie, czują się e, dobrze na tyle, żeby właśnie przyjąć tę przyjemność do swojego życia seksualnego. Ja, jak sobie o tym myślałam, to tak na pierwszy plan mi w ogóle wyszło coś takiego, że ym, mężczyźni potrafią. Mówić i komunikować, że czegoś chcą, potrzebują, ym, nie boją się o to prosić, a jednak jak myślimy o nas, kobietach, to wydaje mi się, to dużo dla nas trudniejsze. Mhm. Takie otwarte powiedzenie, właśnie na przykład o tym, co sprawia nam przyjemność, albo czego byśmy chciały w łóżku doświadczyć, że to jest ym, dla nas dużo chyba cięższe. Sądzę, że y, mężczyźni mogą mieć rzeczywiście większą łatwość w komunikowaniu pewnych kwestii związanych ze sferą seksualną, chociaż tutaj też nie do końca tak jest, ponieważ w świecie męskim z kolei pokutuje wiele y, takich no, stereotypów na temat hmm. ich seksualności, prawda? Więc oni mówią pewne rzeczy, y, które, się które się wpisują, które się wpisują okay. albo które im się jakoś tak wydaje, że się wpisują. Natomiast kobiety z pozoru się wydaje, że oni więcej mówią na ten Temat i więcej potrafią jakoś wyrazić swoich potrzeb. No ale jak przychodzą panowie do gabinetu seksuologa, no to okazuje się, że oni jednak mają czasem inne potrzeby niż te, które werbalizują i że na przykład się wstydzą wielu rzeczy, które na przykład chcieliby powiedzieć swojej partnerce bądź partnerowi na przykład. Natomiast kobiety są w ogóle wycofane z mówienia o tej sferze, no bo w taki sposób też bywa. Były często wychowywane. Mhm. Też mają takie poczucie, no, że właściwie to jest coś takiego, o czym może niekoniecznie należałoby rozmawiać. W ogóle ludzie też często mają takie, takie myśli, że seks to jest taka sfera, o której nie ma co za dużo gadać ani rozmawiać, tylko trzeba robić. Nie? I że to się wydarzy w jakiś magiczny sposób, nie, intuicyjnie, albo że to po prostu trzeba czuć, że to jest instynktowne i że tutaj nie ma co dyskutować. No potem się niestety okazuje, że jednak jest co dyskutować, e, no bo e, seks owszem jest często instynktowny i jakoś taki intuicyjny, no ale w wielu momentach jednak nie. Szczególnie chcemy z kimś stworzyć bliską, głęboką więź i chcemy też ten seks sobie jakoś urozmaicać. Poza tym, jeżeli tak naprawdę z nikim nie rozmawialiśmy na temat seksu wcześniej w swoim życiu i nagle przychodzi nam taka sytuacja seksualna, w której nie do końca też wiemy, czego ta druga strona chce, no to to jest skadywanie, to jest takie szukanie po omacku. Okej, okay, może trafimy i mm -hmm. może się udaj, to będzie takie instynktowne i nie będzie o czym rozmawiać, chociaż dalej bym jednak była zwolenniczką tego, żeby pogadać sobie o tym, co się robi, żeby poszerzać też ten repertuar zachowań seksualnych. Ale no, ludziom się wydaje to takie nienaturalne, no, bo rozmawianie o seksie, no bo nie mają matrycy, nie mają żadnego przykładu, jak to w ogóle to. o tym seksie rozmawiać. Szczególnie, że jak robi się. Też na początku taki wywiad seksuologiczny z pacjentem, to okazuje się, że w bardzo wielu domach seks był totalnym tabu. Albo się o nim nie mówiło, albo się mówiło. Zresztą w polskich domach. Tak, albo się mówiło w taki sposób raczej negatywny, albo robiąc z tego coś nieodpowiedniego, coś mhm. grzesznego, coś złego. Więc z czym taki człowiek wychodzi potem w dorosłość? Z taką informacją, że no, to jest sfera, o której. Lepiej nie mówić, lepiej jakoś tam do niej nie podchodzić, no bo jeszcze odkryjemy coś przerażającego albo odsuniemy się przed tym drugim człowiekiem z czegoś, co będzie odebrane negatywnie. Więc w takich sytuacjach często ludzie właśnie zamiast pogadać, porozmawiać szczerze, no to wolą udawać albo się wycofywać, udawać, że wszystko jest w porządku, albo się wycofywać w ogóle z jakiejkolwiek konwersacji, z dialogu na ten temat. No bo jak o tym pomyślimy teraz, no mhm. to. W większości polskich domów nie rozmawia się na ten temat. Mm -hmm. Albo za bardzo, albo wcale. Raczej dzieci się wysyła do drugiego pokoju, jak mm -hmm. coś się pokazuje w telewizji, może jakaś tam rozmowa o miesiączce z dziewczynami. Prawdopodobnie, no, jeżeli ktoś miał coś więcej, to jest w, chyba już i tak w dobrej sytuacji. Mm -hmm. Wychowania seksualnego na tym etapie nie ma za moich czasów. Ja miałam jakiś tam. Film o porodzie mhm. i. Pewnie jakieś zajęcia o małżeństwie. No, ale dobra, film o porodzie. Nie? Jaka to jest część seksualności? Film o porodzie. No, no niezbyt przyjemna, no, nie? jeżeli się na zajęciach tak. edukacji seksualnej to jest straszenie. tak, to to jest straszenie, prawda? Proszę zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli będziecie tak. ze sobą współżyć. No to może was czekać tutaj taka sytuacja. No, film o porodzie, jasno, o porodzie można mówić, i, i jak najbardziej można ten aspekt też pokazywać w ramach edukacji seksualnej, ale myślę, że zdecydowanie powinno to poprzedzać element związany z właśnie z przyjemnością, o której mówimy w seksie. Z tym, że seks ma być radosny, że ma być y, takim elementem normalnego życia i czymś, co no, nie ma zawstydzać i nie ma być przerażające jak ten poród. No bo m, kiedy młodzież widzi poród, no to sobie myśli, no, no to może jednak jeszcze poczekam, nie? Albo no, nie będę eksplorować za bardzo tej sfery, no bo mogę mieć takie konsekwencje. Mm. Więc nawet jeżeli w tej edukacji seksualnej, to i tak już się pojawiała jakaś edukacja seksualna. To, to jeszcze, jeszcze parę lat temu nie, tak, nie. To i tak już jest. Dobrze, że w ogóle ten temat jakoś istniał, ale y, warto zwrócić uwagę, z jakiej strony on istniał. Jednak ze, ze strony takich przekazów przerażających i to straszących. To prawda. Ale dalej ten młody człowiek, to, na co, do czego on ma dostęp, to jest pornografia, mm -hmm. y, która też nie tworzy jakiegoś ani realnego, ani. Dla większości, przynajmniej kobiet, takiego obrazu, że one patrzą na to i mówią: O, jakie to wspaniałe mhm. tylko raczej to jest coś takiego, co jest w jakiś sposób przedstawiane, dla zwłaszcza młodych ludzi, co jest, co jest dziwne trochę. Mhm. No więc, jak my się mamy tego nauczyć? Jak my teraz, jako jakby dorosłe kobiety w wieku 20 paru, 30 paru lat, które nie miałyśmy żadnego kontaktu z tym w trakcie dorastania, jak my mamy teraz nauczyć się rozmawiać na ten temat, tego, na przykład komunikować partnerowi tego, co byśmy chciały? Chciałabym od tego, żeby w ogóle nie oszukiwać partnera, partnerki na temat swojej seksualności, no bo to jest też często taki duży błąd komunikacyjny, z którego się potem trudno wycofać. Więc przede wszystkim, jeżeli coś nam się nie podoba w seksie, no to to, to są te momenty, kiedy należałoby coś komunikować, ale na pewno nie mówić o tym, że coś jest super, jeżeli super nie jest. Mhm. Jeżeli chodzi o w ogóle takie próby podejścia do tej seksualności, można zacząć właściwie od takiego szczerego powiedzenia, że w sumie to jest y, taka trudna sfera. Znaczy opisać, zacząć od opisywania swoich uczuć i emocji związanych w ogóle z samą rozmową. To mm -hmm. może oswoić też ten lęk przed y, rozmową, przed no Bo dyskusją. dla drugiej osoby to powiem że jest trudno. Właśnie. Oto, mamy po drugiej stronie, warto też o tym y, pamiętać, że mamy po drugiej stronie osobę, która być może ma ten sam y, bagaż różnych doświadczeń, czyli właściwie nie ma tych rozmów, ma wiele lęków y, i też nie wie, jak do tej rozmowy podejść. Więc pomyślmy sobie o tym, że właściwie jesteśmy w tej samej sytuacji. Żeby oswoić właśnie te swoje obawy, to zacznijmy od tego, żeby powiedzieć w ogóle, co ja teraz i tutaj czuję, co ja myślę o tym, jakby jak mi trudno jest o tym porozmawiać, żeby zacząć od opisywania swoich emocji potem powiedzieć o tym, które być może jakoś obszary czy sfery seksualności są istotne, czy które są ważne. Zacząć te, być może od tego też, co się podoba w tym seksie i w tej seksualności, żeby tak krok po kroku w relacji zacząć o tym no, szerzej mówić. Małym, nie ja zawsze mówię swoim pacjentom, też małymi krokami, ale zanim ta rozmowa w relacji z kimś, to przede wszystkim trzeba poznać siebie. No bo tak naprawdę wejście w dialog z drugą osobą, to już jest kolejny etap w tej to seksualności. Prawda. Natomiast należałoby zacząć od tego, czy my w ogóle ze sobą rozmawiamy. Czy, e, wiemy... czy ja wiem, co ja lubię. Tak, czy ja wiem, co ja lubię. No bo szalenie trudno jest podejść do rozmowy z kimś, jeżeli mamy pustkę w głowie, jeżeli właściwie nawet nie wiemy, nie mamy żadnego punktu zaczepienia. No, to jest wtedy taka sytuacja, kiedy rzeczywiście ten lęk, stres związany z samą rozmową, może no, niesamowicie narastać. No bo e, na dobrą sprawę może się okazać, że ta druga strona powinna ale właściwie z czym do mnie przychodzisz. Mm -hmm. tak? Więc zacznijmy od siebie. W ogóle najlepiej bo zanim wejdziemy w relacje zacząć od siebie, od poznania swojej seksualności, bo wtedy dzięki temu będziemy w stanie budować też bardziej konstruktywne związki z ludźmi. Także ja zachęcam też Pacjentki pacjentów, też, żeby poznawali swoją seksualność, nawet jak nie są w żadnych relacjach. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy jesteśmy w związku, to to już jest ten taki ostatni dzwonek, żeby tę seksualność jakoś poznawać w takim rozumieniu, że już jesteśmy z kimś, mm -hmm. prawda? A swoją seksualność dobrze byłoby zacząć od siebie samego, bo istotami seksualnymi jesteśmy od urodzenia. No, tak naprawdę wszystkie etapy życia jakoś wiążą się z seksualnością. Nasze ciało się zmienia, zaczynamy mieć różne myśli na temat seksu, różne. Skojarzenia seksualne, no przecież już dziecko na etapie rozwoju ten świat jakoś doświadcza, interesuje się swoim ciałem, więc już wówczas się ta sfera seksualna. Rozwija, więc jeżeli wtedy dziecko otrzymywało też takie komunikaty, które na przykład go zawstydzały to dziecko, czy też powodowały u niego poczucie winy związane z tym, że ono chce poznawać swoją cielesność, no to kolejne etapy rozwoju mogą też być naznaczone takim poczuciem winy i może być duża niechęć i wycofywanie się z tego, żeby tę sferę jakoś poznawać. Więc nawet jeżeli wcześniej było tak za Zawstydzenie, zagubienie. To nigdy nie jest za późno, żeby swoją seksualność poznać, tylko poprzez to. To dobra informacja. Tak. Już. Nigdy nie jest za późno, absolutnie. No zresztą, po to my jesteśmy też w tych gabinetach, żeby w razie czego swoim mm -hmm. pacjentom pokazać jakąś drogę. E, ale chcę powiedzieć o tym, że dobrze byłoby w ogóle zobaczyć. Mm, co mam w myślach, w emocjach na temat seksu, jakie mam e, jakieś e, schematy, jakie mam przekonania na temat seksualności, ale też zobaczyć w ogóle, jakie mam ciało. Dlaczego mówię o tym ciele? Bo wiele pacjentek, które przychodzi do gabinetu, e, ma duży z tym problem e, związany z takim brakiem wiedzy czy zapoznaniem się ze swoim ciałem. Mają duży problem w ogóle z tym, żeby to ciało swoje obejrzeć, żeby wiedzieć, jak to ciało działa, jak to ciało funkcjonuje. Wśród mężczyzn ten problem jest mniejszy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o mężczyzn, no to oni raczej rzadziej zgłaszają tego typu trudności związane z tym, że jakoś ta cielesność jest dla nich ciężka do zaakceptowania, szczególnie zmieniająca się cielesność. Natomiast u kobiet ta trudność się pojawia, zwłaszcza u kobiet, które zgłaszają w ogóle jakieś problemy ze współżyciem. Obejrzenie, na przykład czasem mówimy pacjentkom o takim ćwiczeniu, żeby obejrzały swoje genitalia w lusterku. Czy one w ogóle wiedzą, jak wyglądają jej genitalia? Od tego mhm. zaczynamy. Czy one w ogóle jakoś wiedzą, jak... Jak wygląda wagina? Czy one wiedzą, jaka jest budowa anatomiczna, e, czy, czy wiedzą, gdzie mają streferogenne, czy, czy wie, jak lubi być dotykana na, na ciele, czy, czy w ogóle kiedykolwiek się dotykała sama e, po swoim ciele? No i okazuje się, że nie. Więc. E, Dlatego zachęcamy do tego, żeby to ciało obejrzeć, stanąć też przed lustrem, sama, zobaczyć w ogóle, jak ja wyglądam, jak to moje ciało wygląda, czy co mi się w tym ciele podoba, żeby, żeby też zwrócić uwagę na dobre rzeczy w tym ciele, na takie, które właśnie mogą mi przynosić przyjemność. Później zachęcamy, żeby obejrzeć właśnie genitalię w lusterku, żeby to przestało być taką. Znowu z sferą jakiegoś tabu, no bo co tam między tymi nogami jest, no nie wiadomo, no i mm -hmm. to jest pogląd... I to jest takie trochę, trochę takie lękowe też, że tak. trochę się boimy tego, co nieznane. Tak, właśnie o to chodzi, że boimy się tego, co nieznane, no i też trudno tak naprawdę dostarczyć sobie przyjemności, jeżeli to jest nam jakaś niewiadoma, prawda? No, jak dotykać siebie, jeżeli nie wiem, no co tak. tam mam? Jeżeli nie wiem tak naprawdę, e, jak wyglądają e, moje narządy, jeżeli ich nie, nie dotykałam, nie oglądałam. No, tak jak widzimy swoją twarz codziennie w lustrze, przecież nie, jakby wiemy, jak ona wygląda i to jest normalny wtedy element naszego ciała. nie? A w momencie, kiedy nie oglądamy, nigdy nie widzieli, kobieta na przykład nigdy nie widziała swoich genitalów, no to to dla niej nie jest normalny element jej ciała, z którym ona się jakoś utożsamia i który stanowi integralną część jej cielesności. Tylko to jest coś schowanego gdzieś. Właśnie m, głęboko, zamkniętego, zakrytego, i dlatego mówię o tym schowane między nogami, bo to jest taki trochę pogląd rodem ze średniowiecza, prawda? No, już średniowieczni anatomowie uważali, że skoro e, kobiece genitalia są schowane między nogami, no to znaczy, że to jest coś e, takiego haniebnego, wstydliwego i nieodpowiedniego. No i to gdzieś z nami zostaje, no bo e, to, to gdzieś w przekonaniu kobiet wciąż musi istnieć, że no, 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 tam lepiej chyba nie zaglądać. Ale tylko teraz to totalnie rozumiem, bo widziałam te sceny takie w filmach i serialach. Ja tu się często po prostu uh -huh. odwołuję do takiej wiedzy, którą mamy z popkultury, wiesz, spłyconej nawet i po prostu, uh -huh. ale ona jest gdzieś z nami. I widziałam te sceny właśnie, jak w tych gabinetach i, uh -huh. i to lusterko i tak dalej. Nie wiem, czy to był seks w Wielkim Mieście, czy cokolwiek innego. Uh -huh. Ale takie mi się to zawsze wydawało bez sensu. Ale mm. teraz, jak usłyszałam o tych powodach faktycznie mm. i też mi się połączyły kropki, to totalnie to ma sens faktycznie. Mm. Ja y, widzę u pacjentek czasem taką blokadę, że jest im trudno y, w ogóle nawet podejść do tego zadania, żeby chociaż to lusterko wziąć i spróbować. Y, na przykład, ja pamiętam, kiedy pamiętam, jedna z pacjentek mi pyta, że ona w sumie nie ma odpowiedniego lusterka, żeby obejrzeć <laughs> swojego. Nie, właściwie to się do tego nadaje każde, każde lusterko. lusterko. To naprawdę nie trzeba mieć specjalnego lusterka. Albo już na przykład bo potrzebuje tam ktoś inny. Mówi, że potrzebuję kupić dopiero takie lusterko, które będzie specjalnie, ale proszę zwrócić uwagę, że będzie specjalnie do tego przeznaczone. A to znaczy, że te inne lusterka to nie mogą być do tego przeznaczone. Więc jest taka duża blokada, żeby w ogóle spróbować to ćwiczenie zrobić. To naprawdę jest ćwiczenie, które dla kobiety jest ogromnie trudne. I samo przejście tej granicy, właśnie powiedzenie sobie, mogę oglądać te swoje genitalia w lusterku, mogę się z nimi czuć swobodnie, bo one są moje, to już jest naprawdę ogromny przełom, żeby uznać tę część siebie. Jako normalną część naszego ciała. Czy wiele kobiet uważa, że ich genitalia są brzydkie? No, niestety, na tym punkcie też kobiety mają kompleks. Też dlatego, że kobiety w ogóle wiele mają mhm. takich bardzo krytycznych przekonań na swój temat. Może i nie powinna kobiety, tylko ludzie, bo to też wynika z, z tego, że często czujemy się jakoś oceniani, ten wewnętrzny krytyk występuje mm -hmm. zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ale rzeczywiście um, kobiety, um, które mają różne blokady czy zahamowania seksualne, często mówią o tym, że po prostu im się to nie podoba, że one są jakoś nieładne, nie tak, jak powinny być. Albo nawet kobiety, które są jakoś aktywne seksualnie, uważają, że te genitalia powinny wyglądać inaczej. Dlaczego tak uważają? Bo właśnie pornografia, o której wspomniałaś w pewnym momencie dzisiaj mówiąc o edukacji, która tak. no, jest zaczerpnięta często rodem z pornografii, powoduje taki obraz, z seksualności i kobiety. No bo po pierwsze, jakby w porno, do pornografii są dobierani aktorzy, którzy mają e, warunki, e, warunki. <grym> o, można tak to nazwać, znaczy, którzy rzeczywiście spełniają jakieś warunki. E, często, ale z pornografii to też bierze się to, że mężczyźni mają kompleks małego członka. Przecież tak? No, tam są też dobierani mężczyźni, którzy mają. E, no, większe te penisy niż statystycznie. No i kobiety też są dobierane w taki sposób, że no, wydaje się, że te genitalia są zawsze takie wargi sromowe, na przykład total, zupełnie regularne mm -hmm. e, i idealnie schowane i że tam nic się nie dzieje. Podczas kiedy no, naprawdę waginy są bardzo różne. I to jest kolejne ćwiczenie, które dajemy pacjentkom, żeby pooglądały sobie waginy w internecie, żeby zobaczyły, że kobiety są różne. E, no bo no, to, to, to naświetla sytuację. Pamiętam też kiedyś przyszła pani do gabinetu i ona to się nie spodziewała, że taki że pierwszy raz w życiu zetknęła się z tym, że no faktycznie tak jak i twarze, i ciała są różne, to i waginy są różne. Że ona myślała, że po prostu wszystkie kobiety wyglądają tak samo i że ona po prostu odstaje e, od tych innych kobiet, że ona ma się czego wstydzić. A to było dla niej odkrycie no, niesamowite. Więc jeżeli porównujemy swoje ciało, czy swoje genitalia do tego, co widzimy w filmach, czy w mediach, no to rzeczywiście możemy się bardzo źle poczuć. Biorąc pod uwagę też fakt, że często to, co widzimy w pornografii, jest to też przerabiane cyfrowo, więc jakby, już pomijając, czy, czy w ogóle tacy ludzie z takim genitelem istnieją, istnieją, to być może istnieją, nie będę tego podważać, ale ta, ta część też, część, pod, jakoś przerabiana cyfrowo też powoduje, że ludzie myślą, że tak powinni wyglądać. Więc jeżeli... Opierają się na pornografii. Tak jak tutaj padło, no edukacja seksualna, chociaż już teraz mamy coraz więcej źródeł sięgania po różne informacje na to temat prawda. seksu i seksualności, ale te, że ta edukacja seksualna opiera się na pornografii, na tym, co się widzi w przekazach tego typu, no to nie dziwi mnie to, że można uważać, że własne genitalia nie są ładne, no bo nie przystają do tego, co e, się widzi w tych filmach. I też kobiety, a raczej mało między sobą rozmawiają na temat tego, jak wyglądają jej genitalia źle w prawda. ogóle. To tak, prawda. że na przykład mało też ten temat poruszają między sobą koleżanki, że jakoś Wcale tam, nie chyba. wiem, no, właśnie, że jakoś tam mi się coś nie podoba, czy coś w ten deseń. Więc e, potem zostają z tym kobiety same, no i przychodzą i myślą, że no, jakoś źle to wszystko wygląda i dlatego też nie powinny na przykład współżyć. No, co jest e, zupełnie nieprawdą. Znaczy, jasne, jeżeli na przykład jeżeli chodzi o genitalia, no jest jakaś dysfunkcja, czy, nie już wargi są rzeczywiście dużo większe, utrudniające współżycie, no to, to są takie rzeczy, którymi można się zająć medycznie i które można w formie tutaj jakiegoś zabiegu zmienić. Natomiast generalnie po prostu genitalia wyglądają różnie. I to jest super. No tak jak y, jesteśmy jako ludzie różni, no, no to tak samo fajnie, że narządy też mamy różne i te w tej różnorodności raczej należałoby widzieć piękno, a nie brzydotę. Jak już zobaczymy to swoje ciało, mhm. będziemy już trochę świadomi tego, jak ono działa, jak funkcjonuje, ym, jaki dotyk lubimy, czy. I w jakich miejscach ciała do, lubimy być dotykane czy dotykani, to co dalej? Jak, jak, jak ten kolejny krok y, postawić na tej drodze do tego, żeby otwarcie o tym mówić, czego mm -hmm. chcemy? No, jak już wiemy to wszystko, o co tutaj padło, no to wtedy, jak mamy ochotę, to zaprośmy kogoś do tej seksualności. Jeżeli chcemy kogoś zaprosić do swojego życia, to chyba fajnie mu o tym życiu trochę poopowiadać. Jak się z kimś poznajemy, to opowiadamy mu wiele różnych rzeczy na temat nas samych. To czemu nie opowiadamy sobie tych rzeczy na temat seksu i seksualności? No, bo y, właściwie no to jest normalna. Sfera naszego życia. Ja nie mówię, żeby na pierwszy rand od razu wykładać po prostu całe swoje życie seksualne, no bo ta druga strona też może się poczuć tym przytłoczona. Ale z drugiej strony no nie traktujemy tego jako coś nieodpowiedniego. I jeżeli chcemy mieć fajny seks, to o tym seksie trzeba trochę porozmawiać, trochę sobie o coś też pomyśleć. Poza tym bierzmy pod uwagę fakt, że wchodzimy w relacje z drugą osobą, która może mieć właśnie też jakieś swoje potrzeby, jakieś swoje doświadczenia i, i to będzie wnoszące dla par, dla relacji, więc. No tak myślę właśnie, że w ogóle te pytania o to jak i kiedy i czemu i, i którędy, że one się właśnie mm -hmm. chyba rodzą z tego, że cały czas dla nas no będę może mówić za siebie po prostu, mm -hmm. no bo to jakby szeroka jest grupa ludzi, y, którzy, którzy mogą się wypowiedzieć, więc może każdy ma inaczej, ale tak mi się wydaje, że cały czas ten seks nie jest taką normalną sferą jak, nie wiem, no, sport, jedzenie, mhm. y, nie wiem, co lubimy robić razem w związku, czy lubimy razem gotować, mhm. czy nie, albo jakie jedzenie lubimy, a jakiego nie, mhm. że nadal ten seks jest czymś takim właśnie chyba wstydliwym, no. no. Zdecydowanie, tylko że skąd to się bierze? Ale warto zwrócić to, to, uwagę na to, co jest ciekawe, że ludzie są w stanie iść ze sobą do łóżka, nie? I to jest jakoś takie bardziej naturalne dla rozmowa, nich niż to, rozmowa stanie, na ten temat. Tak. No, jakby, skoro do tego seksu dochodzi, skoro już się decydujemy na to, to czemu porozmawianie o tym, co zrobiliśmy, co, albo, albo z, to z chcemy lepiej, co chcemy zrobić. E, no, no, to czasem e, ludzie pchani jakimiś różnymi emocjami, <laughs> hormonami, napięciem mogą najpierw do łóżka jednak trafić, zanim o tym porozmawiają, ale czemu o tym tak trudno porozmawiać? No przecież ten seks gdzieś tam wisi w powietrzu albo już się odbył, więc znaczy, że jedna i druga strona jest tym seksem zainteresowana. No to rozmowa jest mniej naturalna niż uprawianie seksu. To jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe zagadnienie, że ile wokół tej, tej, tego narosło właśnie takiego poczucia jakiegoś zawstydzenia, bo czy to oznacza, że to, że dwoje ludzi Chce seksu, ma na to ochotę, to jest coś, co powinni kryć i chować? To, że każdy z nas jest istotą seksualną i że każdy z nas ma um, takie potrzeby w mniejszym bądź większym natężeniu, to jest coś nieodpowiedniego, z czym należało się, należałoby się kryć? No, wydaje mi się, że jednak nie. Dobrze, <laughs> uh -huh. Ciekawe, ciekawe, ciekawe to jest bardzo. Um, dlaczego ten kobiecy orgazm jest taki. Dużo trudniejsze niż ten męski. Och, kobiecy orgazm jest dużo trudniejszy niż męski, bo przede wszystkim e, kobiety się uczą też orgazmu. To od tego bym zaczęła, że u mężczyzn ten orgazm jest e, no, bardziej zautomatyzowany. U kobiet e, na orgazm wpływa bardzo wiele czynników e, biopsychospołecznych, które ten orgazm warunkują. I teraz tak, jeżeli kobieta właśnie ma małą wiedzę na temat swojej seksualności, mm -hmm. jeżeli kobieta ma mały kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami i jeżeli wzrastała w takim przekonaniu, że seks to coś złego i nieodpowiedniego, no to mamy ogromną grupę czynników, które ją w tym seksie będzie hamowało, a już na pewno będzie ją hamowało w przeżywaniu przyjemności seksualnej, bo jeżeli ma negatywne myśli na ten temat, jeżeli ma negatywne jakoś skojarzenia, no to wtedy trudno w tej sferze sobie pozwolić właśnie na przyjemność. Jeżeli to jest coś, co lepiej zrobić po ciemku i pod kołdrą, żeby nikt nie widział, no to tam jest mało przestrzeni na to, żeby to w sposób radosny celebrować i, i przeżywać. Więc ta grupa czynników właśnie psychologicznych i też takich społecznych mocno oddziaływuje na kobiecą seksualność. Kolejna rzecz jest też taka, że właśnie Kobieca seksualność no, nie przebiega w, taki, w takim modelu linearnym, tak jak te pierwsze modele seksualności wyglądały, że jest podniecenie, i później plato, i orgazm, i ustępowanie tego podniecenia. Tylko ona ma bardziej cyrkularny y, jednak przebieg. Oczywiście no, w większości mówimy sobie to dosyć takie uogólnienia: no, każdy mhm. jednak z nas może mieć trochę inny cykl pobudzenia seksualnego. Ale u kobiet wiele rzeczy, czy wiele czynników może je po prostu wybić z tego pobudzenia, podniecenia i, i spowodować, że do tego orgazmu, czy, do tej, do, 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 czy w ogóle chęć na seks nagle opadnie. Ja myślę sobie jeszcze o tym, że w ogóle warto było powiedzieć, że Seks nie musi polegać na tym, że tam orgazm ma być koniecznie. I że jeżeli chodzi o seks, to właśnie najważniejsza jest ta przyjemność, od której zaczęłyśmy. W tym modelu takim cyrkularnym, tam jest też przez basą omówione to, że ta przyjemność, ona może być z bądź bez orgazmu. Mhm. Żeby też nie traktować seksu, który nie zakończył się orgazmem, jako seksu mniej Nieudan, wartościowego, odnudanego. czy, nie, ta, czy mhm. nieudanego. Żeby pamiętać, że jeżeli na każdym etapie tego zbliżenia jest nam fajnie, jeżeli na każdym etapie tego, tej cielesności i budowania intymności jest nam dobrze, to to jest fajny i dobry stosunek, wystarczająco dobry, absolutnie dla jednej i dla drugiej ze stron. Szczególnie jeżeli on um, um, daje też poczucie bliskości, bo to co w kobiecej seksualności też często jest zauważane to to, że kobieta angażuje się w seks ze względu na budowanie właśnie tej bliskości, ze względu na uczucia, ze względu... to jest bardziej na emocjach dla kobiet. Tak, niż... i że często te popudki są bardziej, bardziej romantyczne mhm. u kobiety. Mówię często, bo jednak też kobiety coraz coraz chętniej angażują się w seks ze względu w takich biologicznych, mają potrzebę seksualną, mają tak zwane pożądanie spontaniczne, myślą o tym seksie więcej. Mają więcej swobody w sobie. Natomiast ym, y, jednak część kobiet decyduje się na seks y, motywacji jakoś pozaseksualnych, czyli po prostu jest im miło, przyjemnie, to jest dla nich taki element y, tworzenia też cielesności, właśnie pogłębiania więzi, i, i dlatego ta przyjemność płynie z wielu części. Tego zbliżenia i niekoniecznie musi być nastawiona na orgazm. Natomiast orgazm oczywiście jest bardzo przyjemnym zakończeniem i zwieńczeniem stosunku seksualnego. E, I żeby ten orgazm się pojawił, no to też kobieta. E, czy na druga strona czasem mężczyzna, też musi powiedzieć sobie, że e, no, chce dopuścić do siebie taką sytuację i chce puścić kontrolę. Ja w ogóle mówię, że w seksie to, się, to trzeba się trochę puścić w ogóle. Z tego względu, że tak, trzeba puścić kontrolę, trzeba puścić negatywne jakieś myśli na swój temat, trzeba puścić, wypuścić tego krytyka, trzeba puścić te wszystkie e, jakieś obawy przed oceną, trzeba puścić lęki. Więc stąd ja zawsze mówię, no... Dużo rzeczy do zrobienia. Tak. Ale jak puścimy i właśnie i gdzieś tam puścimy wodze swojej fantazji, puścimy się w tym seksie, tak jak tutaj ja powiedziałam, to wtedy będzie nam o wiele lepiej. Jeżeli chcemy kontrolować sytuację nieustająco, no to Trudno orgazm. Orgazm jest przeżyciem, które jest poza naszą kontrolą w takim rozumieniu, że wtedy ciało reaguje, wtedy w całości to przeżywamy. I nie jesteśmy w stanie mieć nad tym nieustająco ciałem kontroli, bo wtedy nie będziemy w stanie tej rozkoszy, tej przyjemności przeżywać całościowo. Ale to brzmi tak, jakby tutaj większość pracy, roboty mhm. była do wykonania. Dużo wcześniej niż jedziemy do łóżka, że to jest jednak to chyba ta większość tej roboty to jest po prostu tak. terapia i praca nad sobą, i jakby to, co się dzieje dopiero w sypialni, to jest jakiś taki wierzchołek góry lodowej. No, trudno mi się nie zgodzić. Zresztą w ogóle to, co się dzieje w sypialni, to tak naprawdę jest zwieńczenie właśnie bardzo wielu rzeczy. I tych czynników nas, jakoś osobowych, wewnętrznych i tych czynników relacyjnych. My się czasem też z koleżankami, kolegami po fachu śmiejemy, że w ogóle seks się zaczyna dużo wcześniej w sypialni. Jeżeli partnerzy chcą mieć seks, to przynajmniej 24 godziny wcześniej powinni jakoś zadbać o tę atmosferę. Ale to nie musi... No, na początku relacja jest inaczej zazwyczaj, ale później jednak trochę się trzeba postarać i bardzo dobrze, że trzeba się mm -hmm. postarać, bo wtedy trzeba zwrócić bardziej uwagę na to właśnie, czego chcemy, e Czego szukamy, jak nam jest dobrze i często ten seks jest dużo lepszy tak na dobrą sprawę, niż na początku, bo jest pogłębiony, pogłębiony o wiedzę, pogłębiony o taką otwartość, autentyczność i okej, okay, ten seks na początku jest pełen emocji, ekscytacji, ale później może być bardziej adekwatny do tego, co w nas samych jest albo może być realizacją jakichś fantazji seksualnych, które na początku nie są werbalizowane i ugaśniane. Jest jakieś takie powiedzenie chyba, nie wiem czy prawdziwe, że najlepszy seks to jest dopiero tam po iluś tam latach związku, uh -huh. że się dopiero zaczyna wtedy. Uh -huh. um, ale to jest strasznie ciekawe, bo by się chciało, żeby te rozwiązania były takie proste, uh -huh. że jak po prostu w Kosmopolitan w 92, <grym> że. że... Naucz się orgazmu i są trzy strony tam tekstu, jest wszystko I wytłumaczone, gotowe i już to zrobimy. No, ale to znaczy, że właśnie jak ludzie są tak mocno zagubieni, prawda, w tej sferze seksualnej, że właśnie najchętniej by gdzieś tam przeczytali ten poradnik, tak. trzy strony, pięć kroków i gotowe. Ale może potraktować to jako taką też przygodę, to poznawanie siebie, swojego ciała, jako coś ciekawego, jako wejście w taki zupełnie nowy świat, że ta eksploracja może być fascynująca, to może być coś naprawdę takiego szczególnego i żeby pozwolić sobie na taką prawdziwość i popatrzeć na to jako na coś, co może być wspólną albo drogą wspólną, partnerską albo indywidualną. Ale żeby nie zakładać że właśnie, bo to ten, te poradniki i te porady, one są też po to, że jakoś ludzie obawiają się tego takiego przyglądania się sobie, albo też nie mają takiej umiejętności bycia wrażliwym na siebie, swoje odczucia z ciała, z jakoś głowy, z emocji. Więc, więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, tak sobie myślę o tych poradach, to też jest takie zadaniowe podejście. Spełnię pięć kroków i gotowe. Voilà, nie? Jakby seks, orgazm w trzy minuty. No a seks, no nie jest coś, do czego mamy podchodzić zadaniowo. zadaniowo. Seks to jest coś, w czym fajnie byłoby się zanurzyć. I jasne, znowu, czasem szybki seks, jakiś szybki numer, jak gdzieś Okej, okay, czemu nie? Jeżeli partnerzy chcą i mają na to ochotę, fajnie. Ale dajmy sobie też przestrzeń na tę seksualność. Seks to nie jest też coś, co ma służyć realizacji jakichś celów związanych z tym właśnie, że ma być orgazm, że mamy przerobić wszystkie pozycje z kama sutry, że mamy, nie wiem, zrealizować czyjeś oczekiwania i wizje, i fantazje. Albo że ktoś się ma odstresować po prostu. Albo tak, że ktoś po prostu ma się odstresować i że robimy to dla drugiej strony czasem, bo to też mhm. nieraz jest takie podejście. Seks ma być zgodą e, dwóch osób i też ma być przyjemnością dla dwóch osób. E, I ma być taką podróżą jakoś e, w głąb siebie też, prawda? W głąb własnych przeżyć. Warto jest w tym seksie być właśnie przy sobie, ze sobą, przy swoich doświadczeniach. A w momencie, kiedy się coś udaje, a ponad 50% kobiet na przykład udaje orgazmy, e, właściwie... 50. Tak, ostatnie statystyki, które tam przeglądałam, to nawet mówiło o 60%. No to to jest ogromna to to jest ilość sporo. kobiet, która udaje orgazm. E, no więc jak wtedy ma nastąpić jakaś taka celebracja tej przyjemności, czy właśnie ta podróż w głąb siebie, jak wtedy ma być miło i przyjemnie? No i, i czemu wtedy służy? To znowu jest zadanie. No to w takim razie te, te kobiety traktują seks jako zadanie, które ma dać przyjemność mężczyźnie, no, on ma, czy drugiej mhm. stronie, prawda? No bo jeżeli one udają orgazm, no to mają jakiś cel w tym. Prawda. I znowu ten seks odchodzi od bycia w nim, czy jakoś zanurzania się, tylko bycia z kimś, bycia z kimś mhm. tak? Tylko zaczyna przypominać jakiegoś rodzaju sekwencje zdarzeń do wykonania, no i tego, że no bez, bez zakończenia orgazmu no to ten seks nie jest wykonany odpowiednio, nie? No, też jak mężczyzna na przykład, bądź no druga strona, ma wiedzieć, że kobiecie coś nie podoba, mhm. jeżeli kobieta udaje orgazm. Skąd on ma się zorientować, nie? I, i jemu się wydaje... bardzo, tak. żeby oni nam czytali w myślach, w każdy no, bieg, nie. sytuacja, to się o, nie. Niestety nigdy nie uda. To, to się nigdy nie wydarzy. To, powiedzmy to głośno tutaj. Że nie mężczyźni w ogóle ludzie nie czytają sobie w myślach. Nawet my, psychoterapeuci, seksuolodzy, nie czytamy w myślach naszym pacjentom, dlatego tak bardzo szczegółowo im zadajemy różne pytania, więc to na tym nie polega. I to jest droga donikąd. Ja zawsze mówię o tym, z kolei jak prowadzę terapię partnerską, że wszystko to, co zostaje w sferze domysłów i niedopowiedzeń, to zaczyna żyć swoim życiem. I ci ludzie, każdy z nich ma swoją teorię. Na temat tego, co zostało niewypowiedziane. I to jest absolutnie droga donikąd. Nikt nie się nie będzie domyślać, a jeżeli chcemy, żeby ktoś się domyślał, to potem się nie dziwmy, że no, się od siebie oddalamy i dystansujemy. To prawda, y ale tak, no ja się zgadzam totalnie z tą teorią, że, że stosunek seksualny powinien być czymś dużo więcej mm -hmm. i powinien być budowaniem intymności, jakby poznawaniem siebie nawzajem, jakimś takim budowaniem połączenia. Ale też z drugiej strony patrząc, no są te kobiety, które mają, nie wiem, no 35 lat na przykład mm. i nigdy nie doświadczyły z drugiej strony tego orgazmu. Mm. I, I też rozumiem, że to też może być frustrujące. Pewnie, że może być frustrujące. I takie kobiety też trafiają do naszych gabinetów. To jest tak, że kobieta, która nie doświadczyła w wieku 30 paru, 40 paru lat orgazmu, może mieć poczucie, że ten seks w ogóle, że to jest grani warta świeczki, że w ogóle o co ten cały hałas wokół seksu. No i rzeczywiście nie ma też im się co dziwić, że, tylko pytanie w takim razie, jak one przeżywały tę seksualność? Czy one miały przyjemność? Bo orgazm to jest jedno, tak jak powiedziałyśmy, a w ogóle przyjemność seksualna to jest drugie. pytanie jest takie, czy one nie doświadczały tego orgazmu, bo w ogóle ten seks nie był na takim poziomie stymulacji, jaki by chciały. Czyli na przykład nie otrzymywały, bądź nie umiały też powiedzieć drugiej stronie, czego by chciały. Czy na przykład w ogóle ona doświadcza przyjemności w życiu? To też jest kolejna rzecz. Czy w ogóle hmm. potrafi się jakoś sobą i swoją przyjemnością zaopiekować? Czy w ogóle ma taką swobodę w głowie, żeby tę przyjemność czy tę seksualność swoją przeżywać? No bo jesteśmy zdolni do orgazmu, każdy z nas, tylko że potrzebujemy na to mieć odpowiednie warunki. Potrzebujemy też czuć się jakoś bezpiecznie ze sobą, ze swoją seksualnością, żeby odkrywać ten, ten swój seks i orgazm. I nawet jeżeli kobieta ma 30 parę lat, 40 parę lat, 50 lat i nie miała nigdy orgazmu, to nigdy nie jest za późno, żeby spróbować, ale myślę, że znowu wracamy do początku, spróbować też samej ze swoją seksualnością podziałać. Tak naprawdę też ja wtedy pytam takie pacjentki, czy one mają jakieś takie doświadczenia związane z tym, żeby czy same próbowały sobie dawać przenoś, pobudzały się seksualne? Czy się masturbowały? Jaki mają do tego stosunek? Bo to jest ogromna też część seksualności. Czy one na przykład przeżywały kiedykolwiek orgazm solo, same? Mm -hmm. Czy i na przykład nie miały tego w związku? Czy w ogóle nigdy nie doświadczyły takiego przeżycia na poziomie przyjemności, że miały ten orgazm? No bo jeżeli one nawet nigdy same nie próbowały te, do tego orgazmu się doprowadzić, no to też trudno oczekiwać od partnera, partnerki, aby on im ten orgazm pokazał. Jasne, że się tak może wydarzyć, ale fajnie byłoby zacząć od swojego orgazmu najpierw. I co kobietom w ogóle pomaga na tej drodze? Um, oprócz takiego otwarcia się na siebie, poznania swoje, poznanie swojego ciała, otwarcia na drugą osobę też, jak zakładam. Mhm. Um, co jeszcze nam pomaga, w, jakby może pomóc, może być. Pomocna na tej drodze do nauczenia się na przykład właśnie tego orgazmu. Mhm. Ja myślę, że to, co może być też pomocne do nauczenia się tego orgazmu. To przede wszystkim zdjęcie z siebie presji i oczekiwania, że trzeba że trzeba. Mhm. Jak to zdejmiemy i nie będzie pogoni za tym orgazmem, to pojawi się w głowie dużo więcej przestrzeni i swobody na to, żeby w ogóle przeżywać i doświadczać. Bo jak jest oczekiwanie, że ja muszę, no to Seks nie lubi żadnych powinności. Seks nie lubi, ani libido nie lubi tego, żeby coś mu nakazywać. Więc to, co można dla siebie zrobić, to właśnie nie oczekiwać od siebie: zdjąć to wszystko, co przez lata było nakładane przez otoczenie, przez proces socjalizacji na nas i, i zostawić to gdzieś na boku i zacząć tworzyć siebie, swoją tożsamość jakoś w tym obszarze na nowo. To, co my robimy też w gabinecie, z Pacjentami naszymi, to w obszarze seksualności zawsze przebijamy się przez masę właśnie takich różnych myśli, stereotypów. Naprawdę pokazujemy, że życie seksualne może mieć zupełnie inny wydźwięk i wymiar. Znaczy, żeby nadać seksualności, po pierwsze, Priorytet, że to jest coś ważnego w moim życiu. Mhm. Po drugie, że mam prawo czerpać z tego przyjemność i może być mi tam dobrze. No i po trzecie, że te różne rzeczy, które w ciągu życia mi były przekazywane, może one są jednak nieprawdziwe i może mogę zbudować inny obraz siebie, weryfikując to, co gdzieś tam się słyszało. Więc, żeby w ogóle się zajmować seksualnością, to trzeba uznać, że ona jest ważną sferą życia. Tak sobie myślę, że też, czy tego trochę tak chcemy, czy nie, czy to, to przyznajemy, czy nie, trochę mm -hmm. każdy z nas ma takie, nie wiem, czy wyobrażenie, ale takie w głowie. Takie przekonania, mm -hmm. że to jest prawidłowe, to jest nieprawidłowe. Ale wyobrażenie to jest bardzo dobre słowo. Bo właściwie, jak to usłyszałam, teraz pomyślałam sobie, no właśnie, że to jest kolejna rzecz. Mamy musi, być albo musi być codziennie, tak. albo musi być tak, albo musi być tak. Jakby... tak. Że właśnie wyobrażenie, że albo, albo, że w ogóle inni mają inaczej, nie, w sensie jakby lepiej, tak. prawda? Że w ogóle wszyscy naokoło mają szalony, namiętny seks, tylko my tego nie mamy. No a to też nie jest prawda. Generalnie no, na podstawie czego takie informacje ludzie yy, czerpią? na podstawie swojego wyobrażenia. E, więc y, y, to jest bardzo dobre słowo użyte, że mamy pewne wyobrażenia, pewne wizje właśnie zbudowane z tych różnych stereotypów i przekonań i dążymy do realizacji tego wyobrażenia, które nijak ma się często do rzeczywistości. Nie ma żadnych zasad po prostu. Nie ma tak, że jak to jest raz w tygodniu, to jest za rzadko, a jak jest codziennie, to jest za często. Nie to nie ma tak. Nie ma tak, że jak para będzie uprawiać seks codziennie, to będzie po super szczęśliwa. szczęśliwa. A jak będzie raz w tygodniu, to będzie nieszczęśliwa. Jasne, że są badania, które gdzieś tam pokazują, że jeżeli para uprawia regularnie seks, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu, no to poziom ich zadowolenia czy szczęścia ze związku może być wyższy, no, bo to się też łączy z tym, że podczas seksu uwalnia się bardzo wiele przyjemnych hormonów. Mamy Mamy endorfiny, mamy e, też tę te, wazopresynę, która daje poczucie bliskości, oksytocyny, więc jakby tam się dużo rzeczy uwalnia, e, seks pobudza układ nagrody, więc jakby po prostu czujemy się lepiej, ale jeżeli te dwa, trzy razy w tygodniu miałoby być z przymusu, to tam nie będzie takiej przyjemności, takiego wyrzutu różnych hormonów i neuroprzekaźników do mózgu, tylko po prostu będziemy czuli, że to jest smutna e, powinność. I, którą sami na siebie nakładamy. Tak, którą sami na siebie nakładamy. Właśnie o to chodzi. Więc tego seksu po, nawet nie, że powinno, ma być tyle, ile chcemy. Chcemy raz w tygodniu? Okej, okay. chcemy raz w miesiącu, super, chcemy codziennie? Też okej. Okay. Tylko, żeby jedna i druga strona... Właśnie, jakoś co jeżeli miała... się rozjeżdżają te koncepty no, to też bywa czasem problem, z którym pacjenci e, przychodzą do gabinetu. E, wtedy też próbujemy zrozumieć, e, co się dzieje i co się zadziało w parze, no bo um, często tak jest, no, oczywiście z czasem w relacji ta namiętność opada. Ona na początku, zresztą o tym mówi teoria miłości trójczynnikowa, w której um, profesor Wojciszka opisał, że namiętność jest tym, co na początku naj, mm -hmm. najbardziej wybucha, potem jest intymność i zaangażowanie, które są kolejnymi elementami, które się budują, no ale ta namiętność, że nam się ktoś podoba, że, nam, że ciągnie nas do tej osoby, jest na początku bardzo intensywna. No i on potem mówi o tym, że to dosyć dramatycznie spada. Ja bym nie byłam aż tak, nie, aż tak, nie, tak negatywnie nastawiona, że to dramatycznie spada, ale rzeczywiście ta namiętność się zmniejsza. Ja dlaczego mówię o tym, że nie byłabym taka przekonana, że to aż tak dramatycznie spada, bo my jednak w gabinecie próbujemy tę namiętność pobudzić u naszych pacjentów. Tylko, że to, co na początku rozwiązywały na, rozwiązywa, rozwiązywała nam chemia mózgu... Później już my musimy jakoś zaaranżować i, i sprawić, żeby się pojawiły fajne rzeczy. Czyli wszystko, na przykład to, co wyrywa parę z codzienności, z rutyny, daje też takie fajne pobudzenie i i fajne jakieś poczucie bliskości, więc jeżeli po jakimś czasie partnerzy mają rozbieżność w poziomie potrzeb seksualnych, w poziomie libido, no to to też jest coś o czym można rozmawiać. Znaczy, ja bym się tutaj zastanowiła po pierwsze, czy na przykład jedna i druga strona faktycznie wie, co lubi. Czy <noise> to były takie, czy były jakieś rozmowy, czy właśnie na początku oni szli za tym, no bo przecież o seksie się nie gada, więc po prostu róbmy. No i w pewnym czasie, no ile można w taki sam sposób, czy jakoś nieadekwatnie do potrzeb. Po drugie, i o tym też mówi z kolei... Jest też jedna z teorii jakoś z seksuologii, znaczy zastanawiałabym się nad tymi czynnikami pobudzającymi, czynnikami hamowania, bo mamy też, mówimy o takim modelu podwójnej kontroli, jeżeli chodzi o pobudzenie seksualne, czy w ogóle reakcję seksualną, że żeby pojawiła się ochota na seks, to czynniki, które nas pobudzają, muszą być silniejsze niż te, które nas hamują. hamują. Więc jeżeli na przykład w parze dzieje się tak, że jedna strona jest bardzo obciążona, Życiem, obowiązkami, jakimiś sytuacjami, a druga no jakoś jej w tym nie wspiera, albo ktoś czuje się osamotniony w związku, no to te czynniki hamujące są bardzo mocno nasilone. Więc nawet przy dużym pobudzeniu one mogą nas tutaj wcale nie poruszyć. Ono oczywiście też te czynniki hamowania i pobudzenia są związane jakoś z naszym temperamentem seksualnym i z naszą biologią, ale po stworzeniu odpowiedniego kontekstu e, ja nie mówię o tym, że to ma być jednorazowa sytuacja, tylko, że cały kontekst mm -hmm. jakoś tych jakoś czynników, żeby stworzyć, po, st po stworzeniu takiej przestrzeni e, ta ochota na seks się może pojawić większa. E, natomiast no, do tego jest potrzebna współpraca. Współpraca i znowu rozmowa na temat tego, co się lubi. E, I jak na przykład chce się, żeby ten seks wyglądał. Rozmowa na temat tego, jak chcemy w ogóle, żeby związek wyglądał. Dał. I, I jasne. Nieraz jest tak, że ktoś ma dużo wyższe libido, ktoś ma dużo niższe libido. Wtedy na przykład sobie dyskutujemy i rozmawiamy o tym, czy jest tak, że nie wiem, ta jedna strona miałaby ochotę bardziej eksplorować tę swoją seksualność, czy na przykład chciałaby częściej podejmować próby, ale pamiętajmy, że nie można nikogo do niczego zmusić. I wtedy też rozmawiamy o tym, czy na przykład to jest ok, żeby druga strona też sama zaspokajała część swoich potrzeb seksualnych, na przykład poprzez masturbację. Dlaczego o tym mówię, że to. Rozmawiam o tym, czy to jest ok, bo część kobiet, na przykład, to częściej się zdarza w przypadku kobiet, chociaż mężczyźni też miewają tego typu myśli. E, obawiają się, że jeżeli e, partner się masturbuje, no to jakoś będzie je tam e, zdradzał e, gdzieś oglądając tą pornografię, traktują to jako Zdrowy. jakiś element zdrady emocjonalnej, prawda? Albo, że jeżeli ma większe potrzeby seksualne, to w ogóle będzie e, e, gdzieś szukał tego wokół. No ale no, też nie o to chodzi, żeby komuś zabronić no tak. e, realizacji swojego potencjału seksualnego, więc oczywiście jeżeli para nie chce... E, chce mieć związek monogamiczny, no to przecież masturbacja też jest normalnym elementem naszego życia. I to znowu się wiąże z jakimiś negatywnymi przekonaniami na temat masturbacji. No, że można tylko z partnerem, partnerką mm -hmm. mieć przyjemność seksualną, podczas kiedy to jest nieprawda, że można mieć tylko z partnerem, partnerką, bo w pojedynkę też można. I, I to jest też fajne i przyjemne, tylko jeżeli ktoś ma negatywne myśli, no to zarówno osoba, która potrzebuje się masturbować, jak i ta, która tego nie potrzebuje, będzie w jakimś takim yy, żyła, no nieprzyjemnym, w nieprzyjemnej atmosferze, że coś tutaj jest nie I tak. I w takim konflikcie wewnętrznym. Tak, yy yy. Więc wtedy trzeba sobie o tym porozmawiać, znaczy odczarować też masturbację, bo to jest kolejny aspekt. Czasem, i mówię, że to dotyczy kobiet i mężczyzn, bo czasem też na przykład słyszę od panów w gabinecie, że oni no, nie chcą się masturbować, chociaż mają taką potrzebę, ale no bo jak ich partnerka na przykład na to zareaguje. Albo, że no jak już jest w związku, no to już powinien z nią. Tylko, ale dlaczego? Jakby, no przecież nie robimy temu nikomu krzywdy, prawda? Tym, że, że mamy jakąś potrzebę seksualną i nawet nie chcą o tym powiedzieć, że mają taką potrzebę i chcieliby w taki sposób się zaspokajać. No przecież no, ludzie mogą się różnić poziomem e, libido, mogą się różnić poziomem chęci, ochoty na seks. No i tak jak nie wiem, ludzie mają różny apetyt na jedzenie, przecież mają różne, różny temperament życiowy, są, mają różne cechy, tak samo mają różne cechy pod względem seksu. I różnorodność w seksie jest fajna, tylko dajmy sobie i innym żyć. Prawda? <laughs> prostu, ta wolność. Wolność, um, dokładnie. Jeżeli jeszcze mówimy o tym. Takim trochę zrozumieniu siebie, zrozumieniu swoich potrzeb, czy zrozumieniu też tego, co lubimy, mhm. czy taką najwłaściwszą drogą do takiej eksploracji tego, żebyśmy jakby, jak ktoś nas zapytał to, co lubi, żebyśmy miały odpowiedzieć na to pytanie, mhm. to czy to jest po prostu próbowanie? Czy są jakieś inne sposoby? Tak, na to? myślę, że zdecydowanie próbowanie. I no bez próbowania się nie dowiemy. I to jest kolejna rzecz, która jakby dla ludzi jest taka zaskakująca nieraz, że właściwie po prostu sprób Trzeba spróbować, zobaczyć, jak mi z tym. E, próbować różne rzeczy, ale też próbować, hmm, Próbowanie też polega na tym, że czasem sobie coś wyobrażam. E, czyli możemy popróbować różnych rzeczy w głowie, zobaczyć, jak nam nie wiem, na przykład jest w jakiejś fantazji seksualnej. Mm -hmm. Ja też zachęcam pacjentów do tego, żeby fantazjowali, żeby sobie wyobrażali różne rzeczy, ale nie na zasadzie tego, jak właśnie mają inni i sobie wtedy wyobrażam, jakie mam sobie wyobrażać, tylko puścić wodze fantazji. E, I fantazje nie są po to, żeby je wszystkie od razu realizować. Fantazje są tylko inspiracją, fantazje są tylko elementem pobudzenia. Fantazje są dodatkiem do tego, co w naszej seksualności się może, lecz nie musi pojawić. Ale jeżeli nie poruszamy naszej wyobraźni w seksie, jeżeli nie poruszamy naszej fantazji, no to się mocno zamykamy i zasklepiamy gdzieś na jakiegoś. Kilka rodzajów przyjemności, albo, albo jeden rodzaj przyjemności, albo o ile w ogóle mamy jakąś przyjemność tam, i nie pobudzamy nas samych, więc zacząć od. Próbowanie Można zacząć w ogóle od tego, czy ja w głowie mam taką możliwość, żeby popróbować żeby wyobrazić sobie siebie w różnych sytuacjach, w różnych rolach, z różnymi osobami. Też proszę pamiętać, że fantazja to nie jest zdrada. Możemy fantazjować o seksie grupowym, chcąc żyć w monogamicznym związku i to nie będzie zdrada. Nasze myśli, Kolej nasze fantazje mogą w tej być... tej fantazji nam się to spodoba, a jednak <laughs> mamy przekonanie o monogamicznym związku. I co wtedy? <laughs> No to może wtedy trzeba jakoś się zastanowić, dlaczego mamy taką bardzo silną przywiązanie do nogami. Absolutnie wszystko jest dla ludzi, jeżeli ktoś chce próbować w granicach też własnych jakichś potrzeb. Ja mówię o tym próbowaniu też w głowie, bo myślę sobie o tym, że z eksploracją, z próbowaniem też jest tak, że warto zobaczyć, gdzie ja się czuję komfortowo, a gdzie nie. Mhm. Fajnie spróbować próbować różnych rzeczy w seksie, fajnie jest odkrywać nowe kwestie, nowe obszary, tylko żeby też czuć się bezpiecznie w tym. Tylko żeby też wiedzieć o tym, że no, nie nadużywam na przykład siebie, bo nie wiem, wszyscy wokół mówią, że coś próbują, to ja też w to pójdę, mm -hmm. albo że gdzieś ktoś mi tam coś sugeruje, to ja mam za tym pójść. Albo to się robi modne na przykład z jakiegoś tak, powodu mówią się... o otwartych związkach tak. na przykład. Tak, że też jest. Tak, to trzeba, to trzeba spróbować. No nie, coś może nie być dla mnie i to też jest ok. I żeby próbowanie nie było wyjściem ze strefy komfortu w takim rozumieniu, że mi tam jest niefajnie, że mi tam nie jest przyjemnie. I jasne, czasem nam się zdarzy też, że nie będziemy na tyle uważni na siebie i na swoje emocje, że gdzieś znajdziemy się w obszarach, których no nie jest nam dobrze i fajnie ale no to wtedy też jest opcja, żeby się wycofać, żeby powiedzieć sobie nie, albo że byłam tam, byłem tam i już tam nie chcę wrócić, to jest dla mnie jakaś informacja i, i że wiem, że y, moja seksualność gdzieś jest daleko od tego, prawda? Że, żeby też czerpać y, dużo z tego, co nam mówi i nasze ciało, i nasze myśli. Czasem nam ciało bardzo dużo rzeczy podpowiada, że nam się coś nie podoba, ale ludzie to ignorują. Na przykład nawet będąc w jakiejś sytuacji seksualnej, nie wiem, Odczuwają bolesność, nie odczuwają pobudzenia żadnego seksualnego, ale jednak w tej sytuacji są, no bo nie wiedzą, jak się wycofać, albo właściwie, no nie wiem, albo że jakoś to nie wypada trochę powiedzieć, że nie, Czy to, powiedzenie w ogóle nie w trakcie jakiejś czynności seksualnej, też jest dla ludzi bardzo trudne. I to i dla kobiet, i dla mężczyzn, podczas kiedy każdy z nas na każdym etapie. Może powiedzieć, że czegoś nie chcesz, że coś mu się nie podoba i to nie jest coś, albo co. Jest, zmienić zdanie. Albo może zmienić zdanie. I to nie jest coś, co jest wymierzone w drugą osobę. To nie jest coś, co mają, nie wiem, jakoś dyskredytować, zaatakować. To jest o nas samych. My czegoś nie chcemy, coś nam się nie podoba, zmieniliśmy zdanie i mamy do tego możliwość w, każdy, w każdej chwili. Dlaczego mówię o tym, że to jest dla kobiet, dla mężczyzn trudne? Bo ja w gabinecie też słyszę od panów i to jest dla nich coś, czego oni nie opowiadają w ogóle w żadnym, z kolegą hmm. ani nigdzie, że też na przykład byli w sytuacjach, które im się no, nie do końca podobały, albo że nie wiedzieli mogą odmówić seksu komuś. W sensie, no że mężczyzna przecież zawsze chce. Przecież mężczyzna ma zawsze o, erekcję o, i zawsze ma ochotę na seks, no więc jak ma odmówić? No przecież jak on będzie postrzegany w tym seksie? No a kobieta z kolei mówi, no, no w sumie to, no, nie, no, nie chciałam mu sprawić przykrości, przykrości, nie? Albo jak on, Uch, jak on tak. to odbierze, nie? Albo że to go urazi, że to jego, naruszy jego ego, no, na litość, a nie naruszy ciebie. Ja czasem właśnie pytam moich pacjentów też, a, a czy myślał pan, pani o sobie? Czy to nie narusza pana, pani nie? w tej sytuacji? E, no i moje pacjenci mówią, no tak, no, czy, ja mówię, to, to lepiej nadużyć siebie, niż zaryzykować, że ktoś się poczuje urażony albo obrażony. Poza tym, jeżeli ktoś się poczuje obrażony, naszym nie, albo tym, że nam się coś nie podoba, albo że czegoś nie chcemy, albo nie wiem, będzie pokpiewał z tego, że ktoś może nie mieć ochoty na seks, to dużo mówię o tej osobie, a nie o nas samych. Każdy z nas też powinien uznawać i wiedzieć, że jak jesteśmy z jakiejś relacji, to ta druga osoba może nie mieć ochoty na seks i że to też jest okej. Okay. I też nie brać tego do siebie. Więc zacznijmy też od, od tego, że, że jak ktoś nam mówi, że nie ma chęci albo że coś mu się nie podoba, to się nie obrażajmy, bo to nie jest powód do obrażania się. To prawda? Mhm. Na zakończenie, jakbyśmy mogły. Mhm. Dla tak nam takich... się dobrze gada, że nie chce się kończyć. Prawda? <laughs> y jakbyśmy mogły dla takich dziewczyn, które nas słuchały mhm. i. Gdzieś im to zadzwoniło, to takie pozwalanie sobie na przyjemność i to, że może czują, że to jest coś, nad czym powinny popracować, to od czego one by mogły zacząć nawet dzisiaj same, od jakichś małych rzeczy, mhm. żeby już zacząć iść w tą stronę, żeby jakoś poznawać siebie i iść w tą stronę takiego nauczenia się, pozwalania sobie na przyjemność. Myślę, że mogłyby sobie zadać pytanie w ogóle, czym dla nich jest przyjemność, to od czego myśmy wyszły, dlaczego ważna jest przyjemność. Mogłyby zacząć również od tego, żeby się zastanowić, jaką one mają wiedzę na temat siebie i swojej seksualności, co one wiedzą w sumie o, swoim, o swoich potrzebach. I zacząć od tego, czy znają swoje ciało. Lusterko lusterko dzisiaj dziewczyny biorą w rękę i oglądają, albo po prostu siebie oglądają w lusterku. Albo też pomyśleć sobie o tym, gdzie ja mogę tę wiedzę znaleźć, albo gdzie ja mogłabym się zgłosić, żeby ktoś mnie pokierował poprowadził przez to, jeżeli jest mi trudno w sferze seksualnej. A często jest tak, że kobietom jest przez długi czas. Bardzo trudno w tej sferze, ale wstydzą się. Przede wszystkim zacząć od tego, że nie ma się czego wstydzić. Że przyjście do gabinetu seksuologa to nie jest żaden wstyd. My po to jesteśmy, żeby ludzi wspierać w rozwoju ich dobrej seksualności. Że w ogóle posiadanie potrzeb seksualnych nie jest niczym wstydliwym, niczym złym. Chęć przeżywania przyjemności nie jest niczym nieodpowiednim, jest czymś, co nam się wszystkim przynależy i powinniśmy ją przeżywać. I że w tym ciele nie kryje się. Nie nic nieodpowiedniego, tylko po prostu to jest nasze ciało, które różni się pomiędzy ludźmi, ale każdy, każda z nas jest inna, ale to wszystko jest okej. Okay. A jeżeli seks sprawia dyskomfort, seks sprawia bolesność, to dobrze byłoby zgłosić się gdzieś, gdzie po prostu się znajdzie pomoc, bo to jest tak samo ważna sfera, jak każda inna. Jeżeli kogoś by Bolała noga przez ileś lat, no to chyba by jednak poszedł do lekarza zapytać, poszedł co jest by. nie tak. Nie? Więc jeżeli czujemy dyskomfort, bolesność, jakąkolwiek czy trudność w przeżywaniu tej, tego obszaru życia, szukajmy. Szukajmy dla siebie pomocy, szukajmy dla siebie informacji, szukajmy wsparcia i naprawdę nie jest to powód, który należałoby ukrywać. Czy ludzie mają dużą taką barierę przed pójściem do seksuologa? Mają barierę. To się zmienia. Jak ja patrzę na swój, swój zawód na przestrzeni lat, a już sporo lat w tym zawodzie pracuję, to pamiętam jeszcze kiedyś yy, yy, to, to pójście do seksuologa, czy przyjście do seksuologa było no, czymś takim dziwnym dla ludzi, nie? że tak się oni patrzyli, przyglądali, czy ja oceniam, czy ja nie oceniam. Teraz już raczej wiedzą ludzie, że nie oceniam seksuologa, aczkolwiek zawsze o tym mówię i na każdym takim pierwszym spotkaniu o tym przypominam jednak, że my nie jesteśmy po to, żeby oceniać. W moim przypadku też ludziom jest chyba troszkę łatwiej, bo jestem psychoterapeutą, oprócz tego, że jestem seksuologiem, więc jeżeli chodzi o przejście nawet przez rejestrację, mm -hmm w klinice mojej, no to słyszę... To ja tam czasach, idę do, 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 tak, do psychoterapeuty. <laughs> tak, więc, więc zauważyłam też, że czasem jest ludziom łatwiej, a potem się okazuje na przykład, że potrzebują konsultacji seksuologicznej, ale to też mówię, to już się też zmienia. Też już łatwiej jest powiedzieć w trakcie rejestrowania się na wizytę, że potrzebuję wizyty u seksuologa. I jest większa otwartość, ale pierwsza wizyta jest ogromnym stresem. I dlatego też często mówię pacjentom, że pierwszy krok mają za sobą. To jest najtrudniejsze przyjść. Najtrudniejsze jest wziąć ten telefon, zadzwonić, powiedzieć: Chcę się umówić na wizytę do psychoterapeuty czy do seksuologa, mhm. jak, jak, jak wygodniej, ale warto też przełamać sobie ten, ten wstyd, bo to, to nie jest żaden wstyd po drugiej stronie. Nie ma osoby też, która by oceniała. Um, I i to, ta pierwsza wizyta jest trudna, bo też ludzie nie wiedzą na przykład, jak dobierać słowa jak mówić, bo to jest kolejna bariera. Jakim językiem w ogóle rozmawiać? Albo ten język seksualności jest no, infantylizowany. Jest najlepszy, tak, tak no. albo jest bardzo medyczny, albo jest wulgarny. I tak naprawdę ludzie nie do końca wiedzą w ogóle jak opisać swoje problemy, czy trudności. Albo jak opisywać poszczególne części ciała, jak opisywać stosunek seksualny, jak opisywać różne rodzaje stymulacji, czy seksu, bo mają takie poczucie, no, że nic nie jest adekwatne. No, medycznie tak jakoś się nie czują komfortowo, tak. wulgarnie, no to tak mi się wydaje, że chyba nie no, nie na najlepszym miejscu. miejscu. I bardzo często popadają w te infantylizmy, takie, takie mówienia w taki sposób. Ja y y y Rozmawiam później z pacjentami na pewnym etapie, co takie mówienie w taki infantylny sposób na temat swojej seksualności też im robi, bo na przykład trudno jest w pełni przeżywać też seksualność, jeżeli ma się poczucie, że się jest jakoś niedojrzałym w tym obszarze, nie? albo że to jest jakieś takie, no, takie jakieś trochę spychane, takie w sposób prześmiewczy traktowane, to, no to, to też no, no nie jest się wtedy w pełni dojrzałym seksualnie w takim rozumieniu, że mogę z tej seksualności czerpać i ją rozwijać. Więc staram się zawsze gdzieś tam pacjentom podrzucić taki język. No jednak ze względu na profesję bardziej medyczną, ale nie, żeby on był za sztywny. Mm -hmm. Znaczy mówię, mówcie tak, jak czujecie, tak, jak wam jest OK. Ja tutaj się nie obrażę, nie wyjdę, nie wybiegnę z tego gabinetu z krzykiem na pewno. E, tylko ewentualnie powiem, e, jak to się nazywa, no bo czasem w ramach edukacji seksualnej my też naszym pacjentom różność jakoś podrzucamy, czy, czy jakieś artykuły, czy książki, czy, czy w ogóle pokazują też anatomiczną budowę, no bo wtedy ten język medyczny się pojawia. Ale to jest duża bariera, sam język. Przecież. I między ludźmi, jak ludzie rozmawiają Czy w parze. Bardziej. To też nie Pewnie wiedzą, że tak. jakby jak to rozmawiać. Ale próbujcie. Jakby warto próbować. Warto próbować. Dokładnie warto też się zgłosić do specjalisty, bo pomoc specjalisty mhm. zawsze jest szybszą drogą łatwiejszą tak. drogą niż jakby kombinowanie samemu. A jeszcze w ramach przygotowania do rozmowy zajrzałam na znanego lekarza i tylu pozytywnych opinii, po prostu wychwalających. To jeszcze nie widziałam. naprawdę, więc gratuluję. Dzięki. No staram się, rzeczywiście dużo serca wkładam w to, co robię i dlatego teraz w końcu też się zdecydowałam, żeby otworzyć swoje miejsce, bo chcę tworzyć coś, gdzie pacjenci po prostu będą czuli bezpiecznie. Super. Bardzo dziękuję za ten czas Dzięki. i to jest godzina już 21, więc naprawdę ja tutaj już wykorzystuję wszelkie po prostu znajomości, jakie mogę, więc bardzo dziękuję, dziękuję. za to.